Chcę wiedzieć. To ja. Kama. To ty mnie dotykałaś rękoma? Ja. Jakim sposobem? O. Takim. Ty jesteś Kama? Kapłanka pilnująca ognia? Tak. I wasze prawa są tak okrutne, że nie pozwalają ci kochać. Gdybym złamała prawo, przeklęłaby mnie Fenicja i zemściliby się bogowie. Miłosierny panie, jesteś władcą, ale ty dobry Bóg, więc nie możesz robić krzywdy twojej kapłance. Byłem pod twoim domem już kilka razy. Nigdy nie śmiałabym przypuścić, że mój władca i pan znajduje się o kilka kroków ode mnie. Czemu zawdzięczam najwyższą łaskę? Chcę, żebyś mi powiedziała, Kamo, dlaczego twoi rodacy pokazali mi wtedy w świątyni mój żywy wizerunek? Dlatego, że cię kochają, panie. Chcieli ci pokazać, że gdybyś był w niebezpieczeństwie, albo gdybyś chciał omylić wroga, możesz mieć swój dzień. Sądzisz, że sam siebie nie dam rady? Ramzes Wielki miał oprócz swojej postaci dwie inne dla wroga. I tamte dwa cienie królewskie zginęły, a on żył? Jesteś piękna. Umrę przez ciebie, panie. Zabiorę cię z sobą do pałacu. Będę twoją niewolnicą, panie. Tylko nie dziś. I nie tu.